Drogie, ukochane, umiłowane pochwicanki. Ja w cholernie ważnej sprawie. Ta pochwica jest dlatego taką trudną do zlikwidowania dolegliwością, ponieważ nie wszyscy na ten temat wiedzą to, co powinni wiedzieć. Podstawy, zwykłe podstawy, gdyby wiedzieli, byłoby dużo łatwiej. Druga rzecz, dlatego jest taka potwornie trudna, że niektórzy się w ogóle wstydzą czegoś takiego, że są chorzy. To jest takie dlatego trudne. Połączenie wstydu z niewiedzą jest straszne. I dlatego, drogi ukochane, umiłowane pochwiczanki, jeżeli chcesz zlikwidować u siebie tę dolegliwość, to najważniejsze, jak się spotkasz ze specjalistą, czy to będzie ginekolog specjalista, czy seksuolog specjalista, czy jakiś inny specjalista, to pierwsza, najważniejsza rzecz, dowiedz się, ile on już takich przypadków miał, ile już takich sytuacji wyleczył, ilu kobietom pomógł, gdyż bardzo, bardzo często się zdarza, że kobieta idzie do specjalisty i ten specjalista mówi, że z czymś takim się jeszcze nie spotkał, mimo że jest ginekologiem z 20-letnim doświadczeniem lub że jest seksuologiem z wieloletnim doświadczeniem, to się nie spotkał, natomiast on będzie się starał pomóc. Kochana, jeżeli ktoś ci powie, że będzie się starał pomóc, to ty dopiero wróć do niego wtedy, kiedy on już pomoże kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset kobietom. Wtedy do niego się zwróć. I to jest najważniejsze. Jeżeli masz na przykład masz zepsuty telewizor, to nie idziesz do pierwszego, lepszego warsztatu, gdzie reperują samochody i się pytasz, czy zreperują ci telewizor, bo by ci się telewizor zepsuł, no a on się, ten mechanik samochodowy mówi, że jeszcze telewizorów nie reperował, a ty mówisz, że nie szkodzi. Kochane, umiłowane pochwiczanki, przede wszystkim najważniejsze, że jak zwracasz się do kogoś, to nieważne, ile ma tytułów naukowych, nieważne, ile ma wiedzy teoretycznej na ten temat, ważne jest, ilu kobietom już pomógł. Jeżeli ta liczba jest wystarczająco zachęcająca, to skorzystaj z jego pomocy i mu zapłać.